Znajdujemy się w okolicach portów Incheon na zachodnim wybrzeżu Korei Południowej. To właśnie z tego terminala, który znajduje się za mną, 15 kwietnia 2014 roku w swój ostatni rejs wypłynął prom z 476 osobami na pokładzie. Z tego rejsu wróciła zaledwie połowa z nich. Zapraszam Was na tragiczną historię promu Seoul. Witam na kanale Pyra w Korei. Dziś w 7. rocznicę zatonięcia promu Seoul przygotowałam dla Was materiał specjalny. Zdaję sobie sprawę, że na kanale znajduje już się filmik na ten temat, ale jest to filmik dosyć krótki, traktujący temat skrótowo i chciałam go dla Was bardziej zgłębić. Kiedy ta tragedia się wydarzyła, ja siedziałam w klasie. Byłam wtedy na studiach tutaj w Korei i pamiętam, że była to chyba teoria komunikacji i pamiętam, jak nasza pani profesor czytała po prostu na komórce wiadomości z niedowierzaniem, co się dzieje. Także ja również emocjonalnie dosyć podchodzę do tego tematu. Dziś, 7 lat po tym wydarzeniu, znana jest większość szczegółów, większość błędów podjętych zarówno przed, jak i podczas tonięcia promu Seoul. Znamy przebieg zdarzeń, znamy winowajców, znamy liczbę ofiar oraz długofalowe skutki, jakie ta tragedia przyniosła koreańskiemu społeczeństwu. Pomimo to tej historii naprawdę słucha się z takim przejmującym smutkiem, także ze złością, z poczuciem bezsilności. A dlaczego? Dowiecie się dzisiaj. Dzisiaj prześledzimy każdy element, który doprowadził do tej katastrofy, co działo się podczas tonięcia promu Seoul oraz co stało się potem. Na początku opowiedzmy sobie o samym promie, na którym rozegrała się ta tragedia. Statek znany nam jako prom Seoul zbudowany został w Japonii w 1994 roku, gdzie zresztą kursował aż do 2012 roku pod nazwą Nami no Ue. Prom kursował wtedy na trasie między Kagoshimą a Okinawą i przez wszystkie lata swojej służby nie odnotowano większych problemów. W 2012 roku prom zakończył swoją służbę w Japonii i jeszcze w tym samym roku został zakupiony przez koreańską firmę Chonghejin. Chonghejin była największą koreańską firmą operującą promy, jednak musimy sobie zdawać, że w dzisiejszym świecie operowanie promami nie jest jakby najbardziej lukratywnym zajęciem na świecie, więc ta firma nie była aż takiej wielkiej skali. Prawda jest taka, że Chonghejin tonęło w długach. Miała jednak jednego asa w kieszeni, wyłączność na linii Incheon-Jeju. Jeju to największa wyspa Korei, położona na zachód od południowego wybrzeża i Koreańczycy bardzo chętnie jeżdżą tam, m.in. na wakacje. To właśnie ta trasa przynosiła Chonghejin największe zyski i bynajmniej nie chodziło o pasażerów, o wycieczkowiczów, którzy jeździli sobie na wycieczki na Jeju. Chodziło o transport cargo, maszyn, samochodów itd. Pomimo długów, koreańska firma Chonghejin zakupiła więc japoński prom i go zmodyfikowała. Jedno ze źródeł podało, że na zakup i modyfikację Chonghejin przeznaczyła aż 14 milionów dolarów i po tym wszystkim zmieniła nazwę promu na Seoul. Być może zapytacie, jakie to były teraz modyfikacje tego promu. Przede wszystkim dodano dwa dodatkowe pokłady pasażerskie i zwiększono powierzchnię na składowanie cargo. Seoul mogło zabrać na swój pokład o 116 osób więcej, jednocześnie zwiększając swoją wagę o 239 ton. Modyfikacje sprawiły jednak, że przesunięto środek ciężkości statku o ponad pół metra. Ewidentny był też brak równowagi. Pomimo to modyfikacje zostały warunkowo zaaprobowane podczas inspekcji przeprowadzonej przez Koreański Rejestr Statków, czyli KR. I teraz te warunki, dzięki którym dopuszczono w ogóle prom Seoul do obrotu. Zmniejszenie możliwego do przewożenia cargo z 1450 ton do 980 ton oraz zwiększenie balastu z 400 do aż 1703 ton. Balast to jest taki specjalny ciężar, który pozwala zapewnić po prostu stabilność statku. Inspektorzy, którzy oceniali tutaj statek Seoul, uznali, że tyle balastu jest potrzebne, żeby łódź zachowała stabilność. Niestety wyniki inspekcji KR nie były znane Koreańskiemu Stowarzyszeniu Statków oraz Koreańskiej Straży Przybrzeżnej, a to właśnie oni wydawali zgody na wypływanie danych statków z portu. Nie wiedzieli więc oni o ograniczeniach cargo. Co gorsza, później w trakcie śledztwa ustalono, że ta licencja wydana przez KR była tak naprawdę wydana na podstawie sfalsyfikowanych dokumentów. Chonghejin dało po prostu sfalsyfikowane dokumenty, a dodatkowo już po inspekcji dodało kolejne tony marmuru, żeby ozdobić w środku Seoul. Konkretnie tych ton było 37. 37 dodatkowych ton dodatkowej wagi statku. Już w chwili zakupu Seoul miało 18 lat, a kiedy wypłynął na koreańskie wody, miał ich 19. Tak naprawdę kiedyś w Korei było tak, że
dopuszczano do obrotu statki, które miały poniżej 20 lat, jednak za rządów prezydenta Lee Myung-paka zwiększono ten limit do lat 30 i dlatego Seul w ogóle mógł wypłynąć. 15 kwietnia 2014 roku, kiedy Seul wypłynął w swój ostatni rejs, miał na pokładzie aż 3600 ton cargo, czyli 3,5 raza więcej niż powinien. Tak jak wspominałam, jednak Chung Hae-jin tonęło w długach i starało się zaoszczędzić na czymkolwiek mogło. I dlatego też, mimo że bardziej niż statkiem pasażerskim, Seul był statkiem transportującym, nie miał odpowiednich zabezpieczeń do cargo. Dlatego też te wszystkie samochody, kontenery były tak naprawdę lekko przymocowane jakimiś linami do podłogi, a tak naprawdę stały luzem. Przejdźmy teraz do załogi promu, bo to też jest ważne. Na pokładzie tego dnia znajdowało się 33 członków załogi, z czego tylko 15 było bezpośrednio odpowiedzialnych za sterowanie statkiem. Reszta to była młodsza załoga, stewardzi, event planerzy, osoby pracujące w kuchni i tak dalej. Natomiast z tych 15 członków odpowiedzialnych za sterowanie statków, aż 9 było zatrudnionych przez Chung Hae-jin przez mniej niż 6 miesięcy, a kapitan statku miał 67 lat w chwili, kiedy statek wypływał. Tak naprawdę statkiem Seul sterował w zastępstwie, ponieważ oryginalny kapitan miał wtedy urlop. Na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa Chung Hae-jin przeznaczyło 540 tysięcy won, to jest jakieś 1800 zł. Mówi się w niektórych źródłach przynajmniej, że tak naprawdę przeznaczyli na te szkolenie tyle, ile kosztuje papier na wydanie certyfikatu. Czyli tak naprawdę to szkolenie było nic nie warte. I na koniec, zanim przedstawię Wam wydarzenia tego feralnego dnia, przedstawię Wam pasażerów promu Seul, bo myślę, że to jest chyba najważniejsze i najbardziej tragiczne w tej historii. Myślę też, że to, kim byli ci pasażerowie, dołożyło niejako oliwy do ognia gniewu, który rozgorzał później w sercach koreańskiego społeczeństwa. Aż 325 z 476 pasażerów było uczniami drugiej klasy liceum Danwon w Ansan. Wraz z wicedyrektorem szkoły oraz 14 innymi nauczycielami, którzy pojechali na tę wycieczkę jako opiekunowie, byli oni w drodze na Jeju, na 4-dniową wycieczkę tak zwaną Suhakyonsu. 15 kwietnia 2014 roku, tu gdzie się znajdujemy teraz, rozciągała się bardzo gęsta mgła. Widoczność sięgała zaledwie 1 kilometra, nie zezwalano więc na wypływanie wszelkim statkom. Prom Seul miał opuścić ten terminal planowo o godzinie 18.30, jednak wciąż nie zezwalano na wypłynięcie. Zgodę tę wydano o godzinie 21.00. I to właśnie z takim 2,5-godzinnym opóźnieniem Seul opuścił terminal w Incheon. Jeden z uczniów Danon, któremu udało się przeżyć, wspominał później, że kiedy ta gęsta mgła nad portem się nie poprawiała, jeden z nauczycieli powiedział im, no to chodźmy teraz zjeść kolację, a jak się nie poprawi, no to trudno, nie wypłyniemy, to wrócimy do domu i na wycieczkę pojedziemy kiedy indziej. Tak się jednak niestety nie stało, prom wypłynął. 그래 놓고 밥 먹고 좀 있다가 한 8시, 8시 반 정도 됐을 때 선생님이 출발한다고 각자 방으로 들어가라고 그래서 들어가서 9시부터 출발해서 하다가 그러니까 못 갈 수도 있다고 얘기를 했는데 갑자기 또 출발하는 걸로 바뀌어가지고 네, 안개가 좋아져서 그 상황이 무섭고 지금 친구들한테 미안해 2,5-godzinne opóźnienie sprawiło, że załoga starała się nadrobić stracony czas i płynęła bardzo szybko. Szybciej niż powinna. Wieczór i noc były spokojne. Pasażerowie uczestniczyli w przygotowanych przez załogę promu zabawach, a na pokładzie puszczano fajerwerki. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Seul dotarł do kanału Mengol na południowym zachodzie Korei o 8.27 następnego ranka. Jest to kanał znany z najszybszych i najbardziej nieprzewidywalnych prądów morskich na Półwyspie Koreańskim. Pomimo tego jest to kanał często obierany przez statki, ponieważ pozwala on zaoszczędzić im czas i paliwo.
Oczywistym było, że Seol będzie obierał tę trasę. Zresztą nie było to nic dziwnego, ponieważ była to jego zwykła trasa, którą płynął aż do Jeju. Planowo przez kanał Prom Seol przeprawić miał starszy oficer z większym doświadczeniem, jednak przez to, że do kanału dotarli przez te opóźnienia wszystkie z poprzedniego dnia później niż zwykle, później niż powinni, ich zmiany się skończyły, no i musieli się zamienić. U steru stanęli więc młodsi członkowie załogi z mniejszym doświadczeniem. O 8:20 zmieniono sterowanie z automatycznego na manualne. W tym czasie w jadalni podawano już śniadanie, pasażerowie, w tym uczniowie, rozmawiali sobie wesoło, jedli to śniadanie beztrosko, nic nie zapowiadało, że coś się będzie działo. O 8:46 z jakiegoś powodu młodsza oficer nakazała sterownikowi zmienić kurs z 135 na 140 stopni, co spowodowało natychmiastowe przechylenie się statku. Kolejne próby skorygowania kursu sprawiły tylko tyle, że prom przechylał się coraz bardziej, wykonał bardzo, bardzo ostry skręt, który no nie powinien zostać wykonany, zwłaszcza na takich rwących wodach, które tam były. Seol wykonał bardzo niebezpieczny, bardzo szybki i bardzo ostry skręt w przeciągu zaledwie kilku sekund. Konsekwencją tego skrętu było jeszcze większe przechylenie się łodzi, aż o 20 stopni o godzinie 8:49. Z kolei to spowodowało, że cargo przewróciło się na jedną stronę promu. Widać to doskonale na wideo zarejestrowanym przez kamery zainstalowane w samochodach, które płynęły na statku. Myślę, że widok jest absolutnie przerażający i pokazuje skalę i prędkość, z jaką prom się przechylił. Natychmiast woda zaczęła dostawać się do środka statku. Do tego momentu kapitana nie było nawet na mostku, ponieważ siedział w swojej kabinie. O 8:52 Seol zaczął tonąć. W tym momencie chciałabym przerwać jakby tę normalną narrację, tutaj opowiadam wam jak było, i opowiedzieć wam jak powinno teraz być, jak ta sytuacja powinna się rozegrać, żeby to wszystko, co stanie się później, się nie stało. Kapitan wbiega na mostek, nie było go wcześniej na mostku, no ale wbiega na ten mostek, i natychmiastowo ocenia sytuację, widzi jak bardzo przechylony jest statek, jak przechylony jest na bok i że nie ma możliwości uratowania już tej sytuacji, nie ma możliwości, że on nie zatonie. Kapitan zawiadamia straż przybrzeżną i zarządza natychmiastową ewakuację wszystkich pasażerów. Pasażerowie ubrani w kamizelki ratunkowe czekają na straż przybrzeżną na pokładzie albo w najgorszym wypadku wskakują do wody i tam czekają, aż straż przybrzeżna weźmie ich na swoje łodzie i przetransportuje bezpiecznie na ląd. Seol tonie, ale wszyscy pasażerowie są bezpieczni. I wiecie co? W idealnym świecie, gdyby nie popełniono błędów, tak właśnie by się stało. Co więcej, koreańskie media na początku, kiedy pojawiały się pierwsze raporty jakby z tego zdarzenia, to pierwsze raporty mówiły, że uratowano wszystkich pasażerów. Niestety okazało się, że te pierwsze raporty były dalekie od prawdy. A dlaczego? Dlatego, że ten scenariusz, który wam przedstawiłam, ten idealny scenariusz, nigdy się nie wydarzył. Co więc się wydarzyło? Myślę, że tutaj pomogą nam sami uczniowie liceum Danone, którzy, niektórzy przynajmniej, nagrywali swoimi komórkami, co działo się w tym czasie.이거 보이시죠? 지금 60도예요. 각도가 얘 앉아 있는 거 보이시죠? 얘는 지금 정자세로 앉아 있는데 이게 60도 보이죠? 나 무섭다 진짜. 나 이거 어떡하냐. 나 아 나 무서워. 아 이거 왜 선장은 뭐 하길래? 아니 뭔가 걸린 거 같은데 타이탄이 된 거 같아. 왜 전화 안 터진다고? 어 안 터져. 아 망했다. 지금 상황은 지금 배가 기울었습니다. 지금 애들이 다 혼란한 상태고요. 여기 물이 다 찼어요. 여기 물이 화장실 물 지금 다 샜고요. 진짜 무섭고
난 지금 숨이 턱 끝까지 차오르는데 이거 끈꽉 묶었습니다. 저는 난 살고 싶습니다. 내 마지막으로 아 진짜 나는 진짜 하고 싶은 게 많은데 와 진짜 나 무서워요 지금. 그리고 잠깐만요, 제가 뒤에 지금 무서운 걸 봤는데 이거 1994년도에 만든 네 구명조끼입니다. 네 뒤에 써 있고요. 1994년도 제조 여기 써 있어요. 엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 돼요. 우리 Ponad 300 uczniów liceum Danone usłyszało, że nie mają się ruszać z miejsc, że wszyscy pasażerowie mają siedzieć na miejscach w swoich kabinach. Zwłaszcza uczniowie Danone mają siedzieć na miejscu i się nie ruszać, bo tak jest najbezpieczniej. Usłyszeli to w momencie, kiedy statek był już bardzo mocno przechylony, co zresztą widać na filmikach. Dla uczniów, którzy znajdowali się w kabinach po stronie, w którą przechylony był prom, liczyła się każda sekunda. Jak najszybciej powinni wydostać się z tych kabin, żeby mieli w ogóle możliwość przeżycia. Posłuchali jednak tego ogłoszenia od załogi i siedzieli i czekali na ratunek. Stało się tak, że zaufali osobom dorosłym. Przecież od dziecka wmawiano im, że dorośli wiedzą lepiej, dlatego posłuchali kogoś, kto wie lepiej. Tylko czy dorośli wiedzieli lepiej? Tak naprawdę nie. Załoga była w totalnej rozsypce i tak naprawdę pierwszy sygnał z prośbą o pomoc, o ratunek nie wysłała nawet załoga. O 8.52 telefon do służb ratunkowych wykonał jeden z uczniów liceum Danone. O 8.52, a więc praktycznie w momencie, kiedy statek zaczął się niebezpiecznie przechylać, na 119, czyli koreański numer ratunkowy, zadzwonił 17-letni Choi Do-ha, czyli właśnie licealista z Danone. Został on połączony później ze Strażą Przybrzeżną i gdy Choi Do-ha został połączony z tą Strażą Przybrzeżną, Straż pytała go o to, gdzie dokładnie się znajduje. Już pomijając, że pytali mnóstwo razy, jak nazywa się ten statek, to pytali go też, gdzie się znajduje, ale pytali go o współrzędne geograficzne, o szerokość i długość geograficzną. Ucznia, licealistę, który spanikowany dzwonił, ponieważ statek się przechylał, tak? Straż Przybrzeżna nie zdawała sobie sprawy, nawet nie przyszło im to do głowy, że o pomoc może dzwonić pasażer statku, a nie członek załogi, bo wiadomo, że członek załogi będzie znał te dane, tak? A tutaj dzwonił po prostu przerażony pasażer. W końcu udało im się ustalić nazwę tego promu, gdzie się znajduje i o 8.58 wysłano pierwszą grupę ratunkową. Załoga służby kontroli ruchu zawiadomiła o wypadku o 8.55, a więc tak naprawdę 3 minuty po tym, jak Choi Do-ha już dzwonił na numer ratunkowy. Tylko że załoga zadzwoniła do służby na Jeju, które było o wiele dalej niż wyspa Jindo, która znajdowała się bliżej tego, gdzie Sewol miał wypadek, gdzie zaczął tonąć. To spowodowało kolejne opóźnienia, tutaj jakieś komunikacyjne błędy i wszystko się opóźniało. W tym samym czasie jeden z członków załogi dzwonił do firmy Cheonghaejin. Jak później wykazało śledztwo, tych telefonów było więcej, oni dzwonili do kapitana, ale przede wszystkim do pierwszego oficera, który ponoć de facto przewyższał też rangą kapitana. O godzinie 9.38 jeden z pracowników Cheonghaejin gdzieś na lądzie w Korei dzwonił do innego pracownika portu w Incheon, żeby ten zniszczył wszelkie dokumenty, które miałyby wskazywać na to, że Sewol wyruszył w swój rejs przeładowany. W końcu na miejsce przybyły pierwsze grupy ratunkowe, helikoptery, ale czy to z zaskoczenia, że nikogo nie ma w wodzie, czy to z braku zrozumienia powagi sytuacji, że tutaj są uwięzieni pasażerowie na statku, przez pierwsze kilka minut tak naprawdę nie podejmowali żadnych prób ratunkowych.
A tak naprawdę pierwsi w ogóle na miejscu zdarzenia pojawili się okoliczni rybacy, którzy w mig pojęli sytuację i byli zaskoczeni tym, że nikogo nie ma w wodzie, nikt nie wyskakuje, przecież ta łódź jest totalnie przechylona. I zachowały się jakby rozmowy między rybakami a służbą kontroli ruchu. I naprawdę ewidentne jest, że ci rybacy pojmują, co się dzieje, widzą, co się dzieje, rozumieją tę sytuację i słychać frustrację w ich głosie, dlaczego nikt nic nie robi. Pierwszą osobą, która została uratowana z tonącego promu Sewol, był pierwszy oficer, a zaraz za nim kapitan oraz reszta członków załogi. Mówię oczywiście o tych 15 osobach odpowiedzialnych za sterowanie statkiem. Kapitan, co można zobaczyć na materiałach wideo z tego wydarzenia, schodził ze statku w samych majtkach. Wściekłość Koreańczyków wzbudziła też postawa sternika, który udzielał później, jak już został uratowany, wywiadu dla mediów. Został on zapytany o swoją ucieczkę ze statku i powiedział, że kapitan nakazał opuszczenie statku, byłem chyba 7 czy 8 w kolejce. Na co dziennikarz zapytał, czy jeśli kapitan wyda rozkaz, natychmiast trzeba opuścić statek. Na co sternik odparł, że według oficjalnego protokołu najpierw należy pomóc w ewakuacji osobom starszym, niezdolnym do ewakuacji oraz dzieciom. Na co dziennikarz zapytał, dlaczego nie trzymano się więc protokołu? Dlaczego nie pomagano pasażerom? Na co sternik odparł, że przecież to nie była sytuacja, w której można się było trzymać protokołu, o czym wy w ogóle mówicie, nie było jak wejść do tych kabin, jak myśmy mieli wejść do tych kabin, dziwni jesteście. W ten sposób odpowiedział, no i tym bardzo zdenerwował koreańską społeczność. Ani kapitan, ani starszy oficer, ani nikt z tej 15-osobowej załogi nigdy nie wydał rozkazu o ewakuacji. Jedynym ogłoszeniem, które z głośników usłyszeli pasażerowie, było to, że mają się nie ruszać. W tym samym czasie reszta załogi, te 18 osób, którzy nie byli bezpośrednio odpowiedzialni za sterowanie statkiem, próbowali z całych sił pomóc pasażerom wydostać się ze statku. Ci, którzy przeżyli, opowiadali później o bohaterach promu Sewol. 22-letnia Park Ji-young uratowała wielu uczniów, nakładając na nich kamizelki ratunkowe i wypychając ich wręcz ku górze statku, gdzie mogli się jeszcze ratować. Gdy jeden z uczniów zapytał ją, a czemu ona nie wychodzi z nimi, odpowiedziała, że załoga ze statku schodzi ostatnia. No jak widać nie. Przynajmniej nie w wypadku kapitana, czy starszego oficera, czy reszty tej załogi odpowiedzialnej za sterowanie statku. A jak widać, ta 22-letnia Park Ji-young miała kręgosłup moralny, którego brakowało chociażby kapitanowi, czy starszemu oficerowi. O godzinie 9.35 zrozpaczona i zdesperowana Park Ji-young dorwała się do tego systemu komunikacji i nagłośnienia i wrzeszczała ile sił w płucach, że wszyscy mają uciekać, macie uciekać z tego statku, niestety. Dla wielu było już za późno, ponieważ część statku była już totalnie zanurzona w wodzie, więc te dzieciaki były uwięzione w swoich kabinach. Ciało Park Ji-young było jednym z pierwszych, które później odnaleziono. Bohaterów nie brakowało też wśród uczniów. Niektórzy, jak Jong Cha-woong, oddawali swoje kamizelki ratunkowe innym uczniom i rzucali się do wody, by ratować kolegów i koleżanki. Ponoć 6-letni chłopczyk oddał swoją kamizelkę, bo kamizelek również brakowało, swojej młodszej 5-letniej siostrze. Siostrzyczka się uratowała, chłopczyk niestety nie. Dwójkę nauczycieli z liceum Danun, 36-letni Nam Yun-chol i 24-letnia Choi Hye-jong, uratowali przynajmniej po 10 uczniów każdy. W ogóle to był pierwszy rok pracy Choi Hye-jong i jej pierwsi uczniowie. Zginęła próbując ich ratować. O godzinie 10.21 uratowano ostatnie 40 osób, które wydostały się ze statku żywe. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać absolutnie łamiącą serce scenę, gdzie łódź ratunkowa jest zaledwie kilka metrów od okna jednej z kabin. W środku widać ruch. Jeden z uczniów brawurowo próbował wybić szybę, jednak nie udało mu się to. Ponieważ był to 2014 rok, zachowały się filmiki, zachowały się też wiadomości, które pasażerowie wysyłali swoim rodzinom i znajomym. My tu chyba naprawdę zginiemy. Jeśli w czymś wam zawiniłem, wybaczcie mi. Kocham was. Nie ruszajcie się. Jak możecie, to ubierzcie kamizelki ratunkowe. Przeżyjmy i zobaczmy się wtedy. Kocham was wszystkich. Widzimy się wkrótce. Mamo, piszę ci to, bo później już mogę nie mieć takiej możliwości. Kocham cię. Przybyły służby ratunkowe.
Jeszcze nie mamy się ruszać z miejsca. Ostatnia wiadomość została wysłana ze statku o 10.17. Każą nam czekać. Było tylko ogłoszenie, że mamy czekać, nic więcej. O godzinie 10.31 prom Seol był już całkowicie przewrócony na jedną stronę i nikogo więcej nie udało się uratować. Natomiast o 11.05 Straż Przybrzeżna wydała oświadczenie, że wszyscy pasażerowie zostali uratowani. Takie też były, jak już wspomniałam, pierwsze doniesienia mediów i dopiero później, po godzinach, zaczęto odkrywać straszliwą prawdę, kiedy w mediach zaczęły pojawiać się coraz większe liczby osób zaginionych lub zmarłych. Koreańskie społeczeństwo, rodziny, znajomi osób, które płynęły promem Seul, z przerażeniem obserwowali, jak ta lista osób zaginionych wzrasta. Te wszystkie szczegóły, o których Wam opowiadałam na początku, o tym przeładowaniu, o tych wszystkich błędach i późniejsze błędy, które wyjdą na jaw, to wszystko dowiedzieli się, tak naprawdę wszyscy dowiedzieli się później, po miesiącach, a nawet po latach od wydarzenia. W momencie, kiedy to wszystko się działo, panował totalny chaos. Rodzice licealistów z Danun po otrzymaniu wiadomości o wypadku natychmiast udali się na południe Korei. Niestety z 325 uczniów, którzy wsiedli na pokład promu Seul, do czekających na brzegu rodziców wróciło tylko 75. Później w ogóle odkryto, że aż połowa z ocalałych osób została tak naprawdę uratowana przez okolicznych rybaków i łodzie prywatne, a nie przez Straż Przybrzeżną, która tak naprawdę powinna ich uratować. Przez kolejne dni i miesiące trwała akcja poszukiwawcza. Do akcji włączyli się m.in. prywatni nurkowie, którzy bardzo pomogli w tej sprawie. No a niestety zrozpaczeni rodzice w tymczasowo ustawionych na brzegu namiotach musieli identyfikować zwłoki, które co chwilę przywożono na ląd. Symbolem, a zarazem wyrazem szacunku i wsparcia dla ofiar i rodzin ofiar promu Seul stała się żółta wstążka. Być może coś takiego widzieliście. Od katastrofy minęło 7 lat, ale wciąż na ulicy w Korei można spotkać Koreańczyków, którzy mają taką żółtą wstążkę przypiętą gdzieś przy plecaku, przy torebce, czasami nawet na piersi, na ubraniu. Na początku te żółte wstążki były symbolem nadziei, że być może pasażerowie wrócą z promu Seul cali i zdrowi. Kiedy jednak stało się jasne, że tak nie będzie, stały się wyrazem wsparcia oraz żałoby. Ponieważ tak jak mówiłam, to wszystko działo się w 2014 roku, a więc nie tak dawno, w internecie można znaleźć naprawdę liczne ślady wszystkich tych, którzy zginęli na promie Seul. Jak na przykład ten post na forum użytkownika Kon Kuang. Jak się później okazało, prawdziwym imieniem tego chłopaka było Hyuntak i był on właśnie licealistą z Danwon. Wrzucił on zdjęcie promu Seul przed wypłynięciem 15 kwietnia z podpisem: statek powinien już wypłynąć. Czekamy od 2 godzin. Jestem zmęczony. Pod wpisem następnego dnia pojawiły się setki komentarzy z prośbą, żeby dał znak życia, żeby napisał, że wszystko jest okej, że wrócił. Niestety, tego samego dnia na forum napisała jego starsza siostra i napisała, że niestety wciąż czekają i nie mają znaku właśnie, czy przeżył, czy nie, po prostu jest osobą zaginioną. Rok później, w pierwszą rocznicę zatonięcia Seul, jego siostra wrzuciła na forum taki post. Był to list do brata ze zdjęciem. Hyuntak to nie jedyny uczeń z Danun, który pozostawił naprawdę ściskające za serce ślady w internecie po sobie. Takim użytkownikiem Twittera był StartCyker28 i był to również uczeń Danun. I możecie sobie naprawdę sprawdzić na Twitterze, ponieważ jego wpisy wciąż tam wiszą. Zapisał on całą swoją wycieczkę. 15 kwietnia wieczorem był podekscytowany podróżą, pisał gęstej mgle, później o fajerwerkach puszczanych z pokładu, pisał nawet, kiedy idzie spać. A następnego dnia rano zaczęły pojawiać się wpisy, że statek jest przechylony, potem, że założył kamizelkę ratunkową, załączył nawet zdjęcie. O 9.58 napisał: toniemy. O 10.01: uratujcie nas, proszę. Tweetował aż do godziny 10.04. Jego ostatni tweet, bez opisu, przedstawia zdjęcie w kabinie oraz kawałek okna. Spójrzcie na okno. Za oknem nie widać nic poza przerażającą ciemnością. W lipcu 2014 roku wyciągnięto z wraku ciało ostatniego członka załogi i liczba ofiar sięgnęła 294 osób, 10 osób wciąż było zaginionych. W marcu 2017 roku rozpoczęły się prace nad podniesieniem wraku Seul z dna morza. Do tego celu rząd koreański zatrudnił szanghajską firmę, która najpierw na całym dnie morza w okolicy rozciągnęła taką wielką siatkę, żeby żadne części statku, czy być może zwłok, nie odpłynęły.
Seul zacumował po raz ostatni w porcie Mokpo na południowym wybrzeżu Korei. Oficjalny bilans ofiar z katastrofy 2014 roku to 304 osoby. Myślę, że warto też wspomnieć, co w tym czasie robił rząd z ówczesną prezydent Park Geun-hye na czele, bo to jest bardzo ciekawe. I właśnie katastrofę promu Seul podaje się jako jeden z powodów, chociaż nie był to oficjalny powód, ale jeden z takich przyczynek do usunięcia Park Geun-hye z jej urzędu. I o tym wszystkim ja opowiadałam w innym filmiku, do którego Was zapraszam sprzed kilku lat. Tam sobie możecie obejrzeć szczegóły. Słynne jest już brakujące 7 godzin Park Geun-hye, czyli 7 godzin, w których pani prezydent Park Geun-hye była nieobecna. Pojawiły się naprawdę różne spekulacje, dlaczego prezydent Park Geun-hye 16 kwietnia 2014 roku publicznie pojawiła się dopiero po godzinie 17, czyli tak naprawdę wiele, wiele godzin po tym, jak statek zatonął. Choć Błękitny Dom, czyli Pałac Prezydencki, próbował sfabrykować dokumenty, które wskazywałyby na to, co w tym czasie robiła Park Geun-hye, prawda, później wyszła na jaw podczas śledztwa. I cóż z tego wyszło? O wypadku Park Geun-hye dowiedziała się o godzinie 10.20, a więc minutę przed tym, jak uratowano ze statku ostatnią grupę pasażerów. Było więc już za późno, żeby robić cokolwiek. Pomimo tego prezydent Park pozostała w swojej rezydencji o godzinie 15, czy około godziny 15 wezwała do siebie fryzjerkę, która ułożyła jej włosy. O godzinie 16.30 opuściła rezydencję, w sensie Park Geun-hye opuściła rezydencję i udała się do sztabu kryzysowego, gdzie pojawiła się dokładnie o 17.15 i została tam tylko kilkadziesiąt minut do godziny 18. Wtedy też zadała pytanie, które jest bardzo często przytaczane i które pokazuje, że tak naprawdę nie zdawała sobie sprawy z sytuacji, czy to jej źle przedstawiono tę sytuację, czy ona sama nie rozumiała, bo zapytała: skoro wszyscy uczniowie mają założone kamizelki ratunkowe, dlaczego tak trudno ich znaleźć? Tym pytaniem pokazała, że ona myśli, że ci wszyscy uczniowie mają założone kamizelki i znajdują się poza statkiem, dryfują sobie gdzieś na morzu, czekając na ratunek, i że myśli, że po prostu Straż Przybrzeżna nie jest w stanie ich znaleźć, a nie dlatego, że oni są uwięzieni w statku, który już zatonął. To, co działo się później, to jest troszeczkę taka haniebna plama na historię Korei, przynajmniej moim zdaniem. Wraz z spadającym poparciem dla rządu i administracji Park Geun-hye zaczęto tłumić wszelkie objawy krytycyzmu wobec rządu, wobec prezydent i wobec całej akcji ratunkowej Seul. Osoby, które odważyły się, przynajmniej na, wiecie, oficjalnych stanowiskach, które odważyły się krytykować działania rządu, między innymi na swoich mediach społecznościowych, spotkały różne reperkusje, cenzurowano ich. Dyrektorzy stacji telewizyjnych, którzy przejawiali negatywne podejście do działań rządu w stosunku do akcji poszukiwawczej, zostali zwolnieni i zastąpieni. Jedna ze stacji, z oficjalnych stacji prorządowych, dostała nawet rozkaz, żeby nie krytykować akcji ratunkowej i poszukiwawczej na Seul. Katastrofa Seul z jakiegoś powodu stała się tematem tabu, zwłaszcza w mediach publicznych, i coraz mniej materiałów pojawiało się na ten temat. Niełatwo miały też rodziny pasażerów, dzieci z liceum Danwon, którzy zostali na tym statku. Te rodziny wszystkie zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie przebywały na czas akcji poszukiwawczej na wyspie Jindo. I w pewnym momencie ktoś w tej sali rzucił, że chodźmy do Pałacu Prezydenckiego, domagajmy się wyjaśnień, co się stało, dlaczego nikt nie ratował naszych dzieci. Prawie natychmiast zebrał się tłum ponad 300 osób, ale jak tylko postawili stopy poza salą gimnastyczną, przywitał ich tłum 100 policjantów, którzy ich zatrzymali. Gdy rodziny próbowały wynająć autobus, żeby dostać się z powrotem do Seulu, okazało się, że rząd nakazał firmom transportowym w tamtej okolicy odmawiać przewozu rodzinom ofiar. Zdesperowani i zrozpaczeni rodzice po prostu zaczęli iść. Chcieli po prostu iść pieszo do Seulu, ponad 300 km z tej wyspy, i zostali zatrzymani na moście, który prowadził z wyspy na ląd, przez grupę 1000 policjantów. Nawet ta żółta wstążka, o której Wam wspomniałam, która symbolizowała po prostu tutaj szacunek dla ofiar i dla rodzin, stała się jakby czymś zakazanym. Nawet Ministerstwo Edukacji zakazało noszenia tych wstążek przy plecakach do szkoły. Rodziny ofiar za swoją krytykę opieszałości rządu w akcji ratunkowej, akcji poszukiwawczej i późniejszych działań rządu
z jakiegoś powodu spotkały się z taką ohydną nagonką w internecie. Przez pierwszy rok, czy nawet dwa lata, większość komentarzy pod artykułami, które traktowały o tragedii Sewol, te komentarze były potworne, były bardzo negatywne i w większości atakowały rodziny ofiar. Mówiono im, że są pazerni i że zależy im tylko i wyłącznie na odszkodowaniu. Naprawdę ciężko jest wyobrazić sobie, co czuli rodzice tych uczniów, którym internetowe trolle próbowały wmówić, że tak naprawdę to nie chodzi o dzieci, które zginęły na statku, o ich dzieci. Chodzi o pieniądze. Naprawdę ciężko mi jest to wyobrazić sobie, co musieli czuć ci rodzice. Rodziny ofiar nie poddawały się jednak i często organizowały różne protesty. Zorganizowali m.in. Milczący Marsz, gdzie rodzice, rodziny i znajomi ofiar, którzy zginęli, czy są nadal, czy byli nadal wtedy zaginieni na promie Sewol, mieli takie kartki, na których było napisane Kamani Isra, czyli nie ruszaj się z miejsca. Czyli to, co jako ostatnie usłyszeli oficjalnie pasażerowie promu, zanim statek zatonął. Najgorszym momentem w tej historii po wypadku był chyba ten. W lipcu 2014 roku rodziny ofiar zorganizowały strajk głodowy na głównym placu w Seulu Gwanghwamun i z oficjalnych źródeł wynikało, że domagali się po prostu śledztwa, jakiegoś specjalnego śledztwa, żeby odkryć prawdę, co tak naprawdę stało się na promie Sewol. Jednak, tak jak wspominałam, w internecie pojawiało się coraz więcej negatywnych opinii i też na takie natknęłam się, kiedy szukałam informacji do tego materiału. I tutaj pojawiła się informacja, że rodzice domagali się, by ich dzieci otrzymały status bohatera narodowego albo żeby wszyscy uczniowie liceum Danone byli przyjmowani na uniwersytety bez względu na wyniki matur. I teraz powiem tak, że ja bym tutaj to traktowała z dużą dozą sceptycyzmu, ponieważ, tak jak mówię, to się pojawiało w komentarzach jako takie plotki, a nigdy w oficjalnych artykułach, które udawało mi się znaleźć. I tak jak mówiłam, panowała bardzo negatywna atmosfera w stosunku do rodzin ofiar w tym czasie. Dlatego naprawdę myślę, że tutaj te informacje należy traktować z dozą sceptycyzmu. Oficjalnie domagali się po prostu lepszego śledztwa, które odkryłoby prawdę tego, co stało się na statku. Zwłaszcza, że większość tych wszystkich błędów i rzeczy, które robiła załoga, która robiła firma Chonghejin, wszystko to wyszło na jaw tak naprawdę dopiero później, albo to, co robił rząd, to wszystko wyszło na jaw dopiero praktycznie po obaleniu rządu i administracji Park Geun-hye. Wracając do strajku głodowego, kiedy rodziny ofiar protestowały na placu Gwanghwamun, w ich pobliżu zebrał się około 100-osobowy tłum użytkowników strony internetowej IlganBest, w skrócie Ilbe. Jest to bardzo specyficzne koreańskie forum, znane ze swoich ultraprawicowych, antyfeministycznych, anty-LGBT, antyimigranckich poglądów. Użytkownicy tego forum są anonimowi, jednak wtedy uznali, że zrobią wyjątek i pojawią się publicznie, po czym zorganizowali protest obżarstwa. Usiedli w okolicy, gdzie głodując protestowały rodziny ofiar katastrofy Sewol, po czym zaczęli jeść kurczaki, pizzy, kimbapy, kanapki i inne przekąski. Protestowali w ten sposób zachowani rodziny ofiar, które według nich robiły wszystko pod publiczkę. I niestety to nie był jedyny wybryk tej strony Ilbe. 21-letni użytkownik strony Ilbe zamieścił zdjęcie, na którym przebrał się w mundurek liceum Danone. Na zdjęciu je ciasto rybne na patyku, a zdjęcie podpisał słowami "Zjadłem mojego przyjaciela". Użytkownicy Ilbe od jakiegoś czasu prześmiewczo nazywali ciastem rybnym ofiary promu Sewol. Te osoby, które zginęły na promie Sewol, sugerując, że stały się pożywieniem dla ryb, z których później zrobiono to ciasto rybne. Pozwolicie, że nie skomentuję tych dwóch wydarzeń, ponieważ myślę, że komentarz jest zbędny. Jeżeli chodzi o tego 21-latka, to jego matka później bardzo przepraszała w mediach za zachowanie syna. Syn został aresztowany zresztą. Nie znaczy to oczywiście, że całe koreańskie społeczeństwo opanowała znieczulica i brak sympatii dla rodzin i ofiar. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że naprawdę dużo osób w tym czasie nosiło te żółte wstążki, a na przykład piosenkarz Kim Jong-hun nagrał duet z uczennicą Lee Bomi, która zginęła na promie. Wykorzystał do tego nagranie Bomi, która śpiewa piosenkę Insuni Goose Dream i zrobił z tego po prostu piosenkę, którą wydał i wrzucił na swój kanał na YouTubie.
Możecie to sobie obejrzeć, oczywiście link będzie w opisie. We wrześniu 2014 roku wydano piosenkę uczennicy Kim Si-yeon, która również zginęła na promie. Do tego wykorzystano nagranie piosenki, którą ona zresztą napisała i nagrała na swoim smartfonie. Wyekstraktowano po prostu jej głos tej piosenki, dodano instrumenty, dodano linię melodyczną i wydano taką piosenkę o tytule Ja i Dedia, czyli Hej, ty świnko. Oczywiście również możecie posłuchać i zobaczyć sobie, w opisie będzie link. Przejdźmy teraz do śledztwa, procesu i kar, bo myślę, że to też jest bardzo ważne. Na początku wspomnę o kimś, o kim jeszcze nie mówiłam w tym filmiku, mianowicie o Yu Pyong-onie, czyli głowie firmy Seonghaejin. Głowie, nie prezesie, ponieważ to była firma zarządzana jakby rodzinnie i on stał jakby na czele, chociaż nie był oficjalnym prezesem. Yu Pyong-on, czyli milioner, założyciel sekty religijnej oraz anonimowy fotograf, był znany z tego, że unikał publicznych wystąpień, a miał swoje za uszami, ale to myślę, że jest materiał na inny filmik, bo jego biografia była naprawdę interesująca. W każdym razie jego prawnicy zaprzeczali, jakoby miał on jakiekolwiek związki z Seonghaejin, że on tutaj kiedyś był, tak, faktycznie, no ale już nie. Prezesem jest ktoś inny, prezesem jest bodajże Kim Han-sik, a on tutaj nie ma żadnego związku z tym. Jednak śledztwo wykazało coś innego, mianowicie, że Yu Pyong-on otrzymywał 15 milionów miesięcznie, to jest 15 milionów, to jest jakieś 50 tysięcy złotych miesięcznie, przez rok, czy nawet ponad rok, był też na liście pracowników Seonghaejin jako pracownik numer 1. Co więcej, podczas modyfikacji Seol dodano do Seol piąte piętro, które służyło głównie jako galeria fotografii Yu Pyong-ona. Ponoć prezes Kim Han-sik wielokrotnie ostrzegał Yu Pyong-ona o tym, żeby nie przeciążać Seolu, że ono się bardzo mocno przechyla, i o tym wszystkim Yu Pyong-on wiedział, ale machnął na to ręką. Koniec końców doszli do wniosku, że sprzedadzą Seol i w marcu Seol został wystawiony na sprzedaż, jednak cały czas kursował na swojej trasie. Po wypadku Seol w maju 2014 roku wydano nakaz aresztowania Yu, jednak słuch po nim zaginął, policja nie była w stanie go odnaleźć. Ustalono nawet nagrodę za informację, która doprowadziłaby do aresztu Yu, w wysokości 500 milionów won, czyli to jest 1 700 000 złotych. Nie udało się go jednak znaleźć. Za to w czerwcu 2014 roku na polu śliwkowym, oddalonym od Seulu o jakieś 300 km, odnaleziono ciało. Zwłoki zidentyfikowano jako zwłoki Yu Pyong-ona i uznano, że było to samobójstwo. W listopadzie 2014 roku zakończył się proces 15 członków załogi Seol. Kapitan Lee Jun-suk został skazany na 36 lat więzienia. Reszta załogi również otrzymała wyroki od kilku do nawet 20 lat za naruszenie prawa morskiego oraz rażące zaniedbania. Od wyroku odwoływali się zarówno oskarżeni, jak i prokuratorzy. Niektóre wyroki zostały zredukowane, jednak kara kapitana Lee Jun-suka jako, jak sąd uznał, osoby najbardziej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pasażerów, została podwyższona do dożywocia. Ten listopadowy dzień w 2015 roku, kiedy Lee Jun-suk otrzymał swój ostateczny wyrok dożywocia, był dniem, w którym, gdyby żyli, uczniowie liceum Danwon pisaliby maturę. Prezes firmy Seonghaejin Kim Han-sik również otrzymał karę więzienia, 10 lat, później zredukowaną do 7. Porucznik Kim Gyong-il ze Straży Przybrzeżnej za zaniedbanie skutkujące śmiercią otrzymał karę 3 lat więzienia, więc również osoba z Straży Przybrzeżnej, która niewiele zrobiła w akcji ratunkowej, również otrzymała karę więzienia. Katastrofa promu Seol była tragedią dla wielu osób. Nie tylko dla osób, które zginęły tam, nie tylko dla osób, które były rodzinami osób, które zginęły, ale też dla osób, które przeżyły. Seonghaejin, uczennica, której udało się uratować z wypadku, w wywiadzie na YouTube opowiadała, że przez całe życie chciała zostać nauczycielką przedszkolną, jednak zainteresowała się ratownictwem medycznym i w tym kierunku skończyła studia. Niestety dla wielu osób katastrofa ta miała o wiele mroczniejsze konsekwencje. Jednym z ocalałych był wicedyrektor liceum Danwon, który udał się na wycieczkę wraz z uczniami jako opiekun. 18 kwietnia znaleziono jego ciało. Wicedyrektor popełnił samobójstwo, a w liście, który po sobie pozostawił, napisał, że on po prostu nie będzie w stanie ze sobą żyć, kiedy tyle osób się nie uratowało, tyle uczniów nie udało się uratować. Później ujawniono, że zanim sam się uratował, zanim uratowano jego, on sam pomógł uratować przynajmniej 7 lub 8 osób.
Liczne samobójstwa popełniali też później rodzice uczniów, uczniów katastrofy, którzy już nie byli w stanie znieść tej presji, która na nich ciążyła, tego poczucia winy czasami, bo niektórzy z rodziców na przykład w ostatnich rozmowach z swoimi dziećmi mówili, że żeby zostali, żeby słuchali tego, co się do nich mówi. 12 lutego 2019 roku 250 uczniów, którzy zginęli na promie Sewol, honorowo ukończyło szkołę. Dlaczego tak późno? Tak naprawdę szkołę powinni skończyć w 2016 roku, jednak czekano. Czekano, aż osoby zaginione, ponieważ kilka osób było zaginionych, czekano, aż te osoby wrócą do swoich rodziców. Mija 7 lat od tej tragedii, która dotknęła nie tylko ofiary i ich rodziny, ale myślę, że też wszystkich obywateli Korei. W tym roku miasto Ansan, to tam, gdzie znajduje się liceum Danun, organizowało różne wydarzenia na rocznicę. Otworzono nawet stronę internetową Siódma Wiosna na siódmą rocznicę i na przykład można tam wysłać wiadomość. Wiadomość do jednej z 304 gwiazd, które 16 kwietnia 2014 roku pojawiły się na niebie. Słowami, które w kontekście katastrofy Sewol często powtarzają Koreańczycy, a które to stały się niejako mantrą i obietnicą, są słowa "nie zapomnimy". Dlatego też powstał ten materiał. Nie zapomnimy o katastrofie promu Sewol z 16 kwietnia 2014 roku. Nie zapomnimy o jej ofiarach i o bohaterach. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej naprawdę trudnej i przejmującej historii. Na koniec zostawiam Was z modlitwą uczennicy Kim Si-yeon, którą nagrała na swoim telefonie tuż przed swoją śmiercią. Do zobaczenia. 커튼이 이만큼 젖혀졌다는 거는 지금 거의 수직이란 말입니다. 롤러코스터 위로 올라갈 때보다 더 짜릿합니다. 우리 반 아이들 잘 있겠지요? 선상에 있는 애들이 무척이나 걱정됩니다. 진심입니다. 부디 한 명도 빠짐없이 안전하게 갔다 올 수 있도록 예수님의 이름으로 부탁드렸습니다. 아멘.